Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj odwiedzę kultowe miejsce w Lublinie, są to gofry u Ireny, znajdujące się na targu na Wileńskiej. Zapraszam do oglądania. To zakupiłem takiego, można powiedzieć, klasycznego goferka ze śmietaną i owocami za cenę 15 zł. Jak na takie miejsce kultowe, to i dobra cena, bo w wielu takich nadmorskich miejscach to jest dużo drożej, praktycznie dwóch. No ale tutaj, jak za 15 zł, to dobra cena. No i tutaj mamy, przedstawia się goferek z takim klasycznym, ze śmietanką i z owocami. Jakie tu widzisz owoce, Mateuszu? Borówka, kiwi i pomarańcza, jak dla mnie. Tak. No, chyba tak. No i teraz zobaczymy ogólnie, jak to smakuje. To wgryzę się jeszcze w te owocki. To powiem tak. Są ogólnie to takie kultowe gofry. Chyba najstarsze w Lublinie, co nie? Tak, najstarsze w Lublinie. Ta miejscówka kultowa w Lublinie otworzyła się w 1987 roku. Pani Irena razem ze swoim mężem otworzyli takie miejsce i ogólnie już od początku, jak czytam z jednym z wywiadów z lubelskich gazet, to już od samego początku było dużo, już w sensie na samym otwarciu było bardzo dużo ludzi. Jest to ogólnie taki domowy, typowo domowy goferek ze świeżymi owockami. Na mój gust nie jest to taka gotowa śmietanka z butli, jak w niektórych, w sensie jak w nadmorskich kurortach, że po prostu dają gotowe śmietanę. Ten, a tu jest samorobiona, tak jak w jednym kultowym miejscu, bodajże w Warszawie na ulicy Wolskiej 50A, co był Książulo i spróbował te kultowe rurki z krewem. Mam nadzieję, że też tam zawitam. No ale wracając do tego odcinka, to jest to miejsce kultowe. Powtórzę jeszcze raz. Następną rzeczą jest taką, że ogólnie receptura jest tajna, ogólnie nie zdradzali i przeszło to tak jakby z pokolenia na pokolenie, bo na początku prowadziła to pani Irena z mężem. Potem już od 10 lat, czy tam trochę więcej, prowadzi to jej córka. Małgorzata bodajże, jak dobrze pamiętam, bo to bodaj czytam akurat w wywiadzie z Gazety Wyborczej te informacje, które teraz wam przedstawiam. No i cóż. No chyba w sensie to jest mnóstwo tych owoców, co nie? To jest bardzo, pożywali. To tak. bardzo dużo jest tych owoców. Ogólnie widzę, że nie pożałowali tego. Jest to na duży plus. Ta śmietanka, ten goferek. To taki... No aż chrupie się, tak przyjemne jest to bardzo. Jestem mile zaskoczony, że odwiedziłem tak kultowe miejsce w Lublinie, bo słyszałem naprawdę wiele dobrych opinii na ten temat i się nie zawiodłem. Jest to naprawdę bardzo smaczne. Mogę ze swojej strony polecić ludziom, żeby z Lublina i też spoza odwiedzali te kultowe goferki u Ireny na targu na Wileńskiej. Ogólnie tak reasumując, będę też więcej ogólnie odwiedzał takich miejsc kultowych w Lublinie i w innych miastach też. I piszcie propozycje takich kultowych miejsc, które chcielibyście, żebym odwiedził. Jakieś bary mleczne, nie wiem, jakieś gofrownie, rurki itp. itd. I jak to by Hiszpan powiedział, mój bien, czyli bardzo dobrze. I ja też to potwierdzam, że jest bardzo dobrze, bardzo dobry goferek. I dziękuję wam za obejrzenie tego kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że od początku do końca go obejrzeliście, a nie przewijacie, ale to tam szczegół. Ważne, żeby te miejsca po prostu tak jakby były bardziej odwiedzalne, bo po prostu teraz jest pogoda jaka jest, no ale o kultowych miejscach nie można zapominać. Ale tak. Myślę, że fajnie przyjść ciepłego goferka z taką pogodę. Jest to ogólnie w taką pogodę i jest to fajna rzecz naprawdę spróbować takiego ciepłego, smacznego goferka, gdzie nie żałują śmietanki i owoców.
to dziękuję wam, pozdrawiam wszystkich moich widzów, meczowo widzę zezwolenia Patryka i ogólnie wszystkich, którzy oglądają mój kanał. Pozdrawiam was, cześć!